serce nebi, 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 serce nebi, 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 ali drama. Cieszymy się razem z Wami. Ogromne gratulacje dla firmy, dla wspaniałych ludzi, którzy tworzyli ją z prezesem Dom na czele. Przez wiele lat konsekwentnie budowana firma krok po kroku. Duma na Śląsku. Wspaniała firma. Cieszymy się bardzo, że zdecydowaliście obchodzić jubileusz w Ustroniu. W mieście, gdzie my jako firma i rodzina działamy na co dzień. Ustroń Góry Radości, najpiękniejsze miejsce na świecie. Uważam, bardzo dobrze przygotowana impreza, świetnie znająca potrzeby wszystkich, którzy przyjechali, żeby cieszyć się i celebrować razem w Ustroniu. Wspaniale, jak na każdych urodzinach, 16 urodziny, wspaniała atmosfera, przypomnienie wszystkich programów, ale też bardzo dużo prezentów muzycznych, a więc wspaniała atmosfera. Czechowice Dziedzice bardzo dobrze współpracują z telewizją Silesia, realizujemy różne projekty wspólne. Telewizja Silesia jest tym medium naszym regionalnym, które z dużym zainteresowaniem, ale i trzeba powiedzieć też z troską i z pewnym profesjonalizmem podchodzi do dobrych działań. Powiem jedno, że bardzo często dzisiejsze media gonią sensację, poszukują tej sensacji, szukają tej sensacji, żeby tę sensacją epatować i oddziaływać na ludzi. Telewizja Silesia jest inna. Bardzo się cieszę, że na tych uroczystościach jestem. Natomiast my na co dzień współpracujemy, wymieniając się informacjami na temat zagrożeń ochrony informacji niejawnych, zagrożeń ochrony danych osobowych, jeśli chodzi o zagrożenia związane z bezpieczeństwem biznesu. Wasi artyści i wasze ekipy przyjeżdżają do nas, filmują nasze spotkania, przeprowadzają też wywiady z bardzo ważnymi ludźmi, którzy bezpośrednio w kraju odpowiadają właśnie za bezpieczeństwo gospodarcze, za narodowe bezpieczeństwo. Można powiedzieć, że czujemy się tak jak w rodzinie, bo zawsze kiedykolwiek, cokolwiek robimy, Wigilię, Wielkanoc, ministerstwo, spichlerze, zawsze jesteście. Cudownie jest, kiedy jesteście takim przekazywaczem tej dobrej wieści dla ludzi, którzy tego potrzebują, szczególnie dla seniorów, ponieważ większość naszych wydarzeń to jest skierowana do osób samotnych i seniorów, a poprzez Was ludzie o tym wiedzą, co robimy i mogą z tego korzystać.